Kolejna prawda sportu przed nami. Dzisiaj naszym gościem jest pan Marcin Balcerowski, który jest trenerem, pierwszym trenerem kadry koszykówki mężczyzn na wózkach. Witam pana. Dzień dobry. Miło mi. Proszę mi powiedzieć, koszykówka na wózkach mężczyzn. Jak to w Polsce na dzień dzisiejszy wygląda? Na dzień dzisiejszy w pierwszej lidze mamy 6 zespołów, tak jakby w ekstraklasie. W drugiej lidze jest chyba 5 zespołów albo też 6. No i to jest z pierwszej tak jakby z ekstraklasy gramy mecz i rewanż, normalną ligę, tak? Później są play-offy i wyłoniony jest mistrz Polski, tak? Za 2 tygodnie też będziemy grać Puchar Polski. 4 najlepsze drużyny z tamtego sezonu. Odbędzie się w Koninie. No i tak to wygląda, tak? Na dzień dzisiejszy to liga nie jest jedną z najmocniejszych w Europie, no ale też drużyny, tak jak w tym roku mistrz Polski Mustang Konin będzie w pucharach grał i tak samo z Kielc drużyna będzie w pucharach europejskich grała. I tak to wygląda. A to są turnieje, czy to jest, że jest mecz i rewanż, to jeździcie po meczach, tak jak są normalne ligowe rozgrywki, tak, czy jest kolejka? Czy... Tak jak normalne ligowe rozgrywki. Jedziemy jeden mecz i wracamy po meczu. I później rewanż. Normalnie tak jak w normalnej ligach. Tak, PLK gra, wszystko ten, tak jak tak. Państwo też macie. I play-offy, i wszystko potem tak. Wyłaniają zwycięzcy. Panie Marcinie, proszę mi powiedzieć, a polska reprezentacja to jest, w jakim poziom to jest tak jakby polskiej reprezentacji? Bo tutaj Państwo widzę, że są co chwilę zapraszani na różne turnieje, na spotkania, to jest, są. Jak to wygląda, taka reprezentacyjna sprawa? No znaczy, no zawsze byliśmy jako reprezentacja, no to w tej 2 razy 4 miejsce jeszcze wcześniej zajęliśmy, ja jako zawodnik, jako trener 6 miejsce ostatnio w Madrycie, nie dużo zabrakło do tych miejsc medalowych, tam takie sytuacje. Bo to COVID jeszcze był, jakoś to tam też 6 miejsce zajęliśmy, no niestety 5 drużyn awansowało na Mistrzostwa Świata do Dubaju, który miał się odbyć teraz pod koniec listopada. Śmieszna sytuacja, przełożyli na czerwiec, 50 dni przed Mistrzostwami Świata, powiedzieli, że się nie mogą odbyć. I są przełożone na czerwiec, no ale to IWBF, Federacja Światowa, takie są jakieś dziwne rzeczy. Federacje krajowe dziwiły się i też sprzeciwiały się temu. No ale my jako reprezentacja, no przegraliśmy 1 punktem po dogrywce z Francją na Mistrzostwach Europy. Ale to teraz się przygotowujemy, w sierpniu będą Mistrzostwa Europy w Rotterdamie, w Holandii. No i teraz zaczynamy 3 listopada jedziemy na turniej, bardzo mocny turniej do Madrytu. Będą tam Anglia, Hiszpania, Francja, właśnie Holandia, my. Bardzo mocno obsadzony turniej. No i to taki pierwszy sprawdzian, no i później przygotowania tak do tych Mistrzostw Europy. Bo byśmy też chcieli przynajmniej do półfinału awansować, poprawić to ostatnie 6 miejsce. Dobrze, a proszę pani Marcinie powiedzieć, jeżeli na turniej obsadzony jako ten, to czyli jakby można to patrzeć, czy jesteście w tej 5 najlepszych drużyn w Europie, czy to jest po prostu zaproszone są reprezentacje z różnym poziomem? No z różnym, ale no, na te turnieje mocniejsze, no to już zaprasza. No można powiedzieć, że najsilniejsze reprezentacje Europy, tak, w Europie chcą z nami grać, tak, no bo nie jesteśmy jakimś tam słabeuszem
jakimś, no tak mówię, że no możemy z każdym powalczyć, tak? No, na dzień dzisiejszy możemy walczyć, tak? I to tak jak w sporcie łódź szczęścia, no trochę. No. Nie, no to właśnie. Panie Marcinie, ja takie pytanie, bo ostatnio miałem możliwość, że rozmawiałem z zawodniczką z triatlonu, która jedzie na Mistrzostwa Świata, dostała powołanie od Polskiego Związku Triatlonowego i ona musi sobie płacić sama za wyjazd startowy, kupić ciuchy, takie rzeczy. Jak to wygląda z takiej strony państwa, jak to jest z Polskiego takiego związku? Bo nie wiem, państwo należy pod Polski Związek Koszykówki, czy to jest odrębny związek? Pod PZ Kosz. Tak, no to no nie wiem, jak to jest w Polskim Związku Triatlon, tak, przepraszam. No widocznie, nie, my pod tym względem to tam nie możemy narzekać, odkąd jesteśmy pod PZ Koszem, tak, tam jak prezes Piesiewicz, czy tego jesteśmy, mamy wszystko, tak, no możemy powiedzieć, my traktowani tak jak inne reprezentacje, no nie tak. Tak, no oczywiście, jak pierwsza reprezentacja czy tego, no ale to też nie mamy, no sprzętowo, tak, no to nie ma problemu z tym, nie musimy za nic płacić, tak. No, no czyli profesjonalne podejście do kadry, tak. To kadra to jest profesjonalna. No, no promocji nie ma tej koszykówki jako, tak jak w Europie, no promocja, tak? No właśnie też do ciężko pozyskiwać przejść. Nowych zawodników, to jest naj... No właśnie, jak to tak wygląda zewnętrznie, czy te sukcesy polskiej koszykówki, czy Mistrzostwo Świata Juniorów, czy czwarte Mistrzostwo Europy pierwszej drużyny, czy to ma jakiś wpływ, że to już takim echem odbija od państwa, bo państwo jednak jesteście reprezentacją kraju, czy ma to jakiś taki wpływ szerszy, czy to... Jeszcze daleka droga do tego, żeby się tam pokazać w szerszym. No znaczy, no ciężko powiedzieć, czy się odbija, tak, no, bo to jest też, to jest tak jakby, no, koszykówka, tak, ale to jest trochę inne też pozyskiwanie zawodników, szukanie tych zawodników. Tu musi być ktoś z niepełnosprawnością, tak, no i jeszcze wcześniej trochę było, że ktoś po kontuzjach kolan mógł grać na wózkach. Teraz to już rygorystycznie podchodzą do tego na międzynarodowej arenie, że już musi być naprawdę znaczący uraz kończyn dolnych, tak, żeby można grać w koszykówkę na wózkach. I no, trzeba powiedzieć, że raczej myślę, że nie ma to wpływu na koszykówkę na wózkach, sukces pierwszych reprezentacji, tak, czy juniorów U23, czy czwarte miejsce. No, u nas potrzeba tego, żeby ciężko jest pozyskać i ciężko tą młodzież, bo tu są też, nie ma tak dużo ośrodków koszykówki na wózkach, tak? I problemy, żeby dowieźć, tak jak no my tu w Wałbrzychu, ja na co dzień w Wałbrzychu, no to bardzo mało jest dzieci, przykładowo, żeby dzieci szkolić, no nie ma tego, tak? No nie ma tak... Ja też dużo lat grałem w Niemczech i we Włoszech, bo tam są, tam jakoś te ośrodki, jakoś szybciej idzie jakaś informacja i szybciej ci ta młodzież, dzieci szybciej garną się do tego sportu, tak? Do sportu niepełnosprawnych, tak? No, mało. No a w czym może być tutaj ten problem? Chodzi o rozdysponowanie, o brak obiektów, brak możliwości rozwoju takiego, no bo to jednak sprzęt też trochę kosztuje. Nie każdego stać na taki specjalistyczny sprzęt jak wózki, nie wózki. No tak, no sprzęt kosztuje, tylko że też nie od razu, bo tak jak kluby też dysponują jakimiś wózkami, oczywiście to nie są, później już trzeba wózek robić na miarę, pod inne wymiary, no ale na początek to
to nie jest taki problem, żeby usiąść na wózek i spróbować, tak? No bardziej myślę, że to no, rozgłośnienie tego, tak? No, jakieś no, ośrodki, żeby... Ciężko mi jest też powiedzieć, jak to ugryźć, tak? No bo też dla mnie to też jako trenera jest problem. No, mamy kadrę młodzieżową, ale tak w Wałbrzychu też bym chciał, żeby tej młodych, nowych graczy, to młodzież to u nas też to nie mówi się, że 15 czy 14-latkowie, też 20 czy nawet starsi, no, ale to żeby mieć tych zawodników, tak, i żeby było z czego wybierać, tak, no bo tu jest też inaczej to wygląda jak w sporcie prawnych, no bo tu szkolenie, tu ktoś mógł nigdy w życiu nie mieć styczności ze sportem, tak, i wypadek czy co, wypadek zdarzył się, no i zaczyna, tak, w wieku 20, tak jak ja miałem 21, zacząłem, no ja miałem ze sportem do czynienia, no, ale wielu moich znajomych w ogóle nie ma do czynienia, a grają teraz, tak, ale to myślę, że to też teraz przez te media społecznościowe nagłaśnianie, tak, i tak jak teraz takie, ta akcja na Twitterze też z naszym kontem, tak, to może też pomoże w tym, żeby tych nowych ludzi było do tej koszykówki na wózkach, tak, tak jak w amfutbolu, no tam już jest tak rozwinięte. I no, myślę, że przy pomocy też PZ-kosza no, można rozwinąć, tak? No amfutbol pokazał, że jednak można, że jednak trochę ludzi się tam z nazwiskami też trochę pokazało się przy tej reprezentacji, przy tym rozwoju tego wszystkiego, tej ligi. Czy może coś takiego, nie wiem, z jakimś, no nie wiem, Marcinem Gortatem, nie wiem, Pointka, żeby wypróbować to w jakiś sposób, że jednak... Znani koszykarze byli i aktualni gdzieś też się pokazują między państwem, bo jednak Robert Lewandowski w Ampie robi wielką robotę. No tak, to jest, no na pewno jest jakiś pomysł i jest coś można tam, no też no, przed Mistrzostwami Europy jakby w 2019 roku w Wałbrzychu właśnie, no, to robiliśmy też to, no, to też no, na pewno to trzeba dużo pracy w to włożyć, tak, i takie rozpropagowanie no na górze, tak, no na pewno no, są pomysły, są no, dużo pomysłów jest jakiś, tak, można powiedzieć, że my też nie siedzimy i nie myślimy o tym, ale to też, no, to też to się nie stanie w roku, czy tam, no, czy przez parę miesięcy, tak, no. Też, tak jak mówię, no, wam w futbolu, tak jak tego, to telewizja, czy jakieś tego ośrodki, no, to trzeba powiedzieć, no, tak jak Robert Lewandowski, no, tu też mam, no, na pewno nie ma problemu, żeby nam koszykarze pomogli w promocji, tak, naszej koszykówki na wózka. Dobrze, panie Marcinie, jakby jeszcze tak, już tak wspomniałem, jakby tą promocję, tego wszystkiego, tą rezultację, jak to jest, no, pan wywodzi się z Wałbrzycha, grał pan w Wałbrzychu, wyjechał pan za granicę. Jak to wygląda? Też to tak samo jak w takiej profesjonalnej koszykówce zawodowej, no, że zmiana drużyn, mecz, to jest po prostu takie... Nie, nawet jak to ugryźć, czy są ligi profesjonalne, czy nie. Że pan był we Włoszech, w Niemczech, w Hamburgu pan grał, no, mistrzostwo Niemiec, no to już jednak jakieś tam osiągnięcie jest. Jak to tak wygląda? No Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Turcja też, to są profesjonalne ligi, tak, tam najmocniejszą na dzień dzisiejszy chyba jest hiszpańska liga, tam jest no naprawdę profesjonalnie, no już zawodnicy grają profesjonalnie, i jest w pierwszej lidze, nie wiem, 12 w niektórych zespołów, tak jak ja grałem,
w Niemczech, czy we Włoszech, czy w Hiszpanii, no to się odbywa już, no kluby są no zorganizowane, już są no wszystko, tak, przede wszystkim kibiców też przychodzi no dużo, tak, no, w Niemczech tam jak ta najlepsza drużyna Landil, to po 1200 osób przychodziło na mecz, tak, no. I to trzeba powiedzieć tak, no ja mogę powiedzieć tak jak tutaj w Wałbrzychu, żeby przykładowo tak jak tu Górnik Wałbrzych, no bo ja kiedyś grałem tu, który tutaj działał, no wziął pod swoje skrzydła tą koszykówkę na wózkach, tak, no w tamtym roku zajęliśmy trzecie miejsce, teraz mamy plany na coś, tak, wzmocniliśmy się, ale to tak jak mówię, że takie może więcej inicjatyw takich, żeby kluby pod swoje skrzydła brały, tak, bo to jest tyle ośrodków, tych niepełnosprawnych też jest naprawdę dużo, tak, no bo to nie jest tak, że nie ma niepełnosprawnych, ale to ciężko jest samemu przykładowo prowadzić klub taki, bo tu też był klub w Wałbrzychu, no i chłopacy, ciężko im było, tak, dopóki to Górnik Wałbrzych nie wziął, jesteśmy jednym klubem, tak, sekcją pod zwykłym Górnikiem. I myślę, że to jest też taki pomysł, no może nierealny, ale pomysł, tak, że może niektóre kluby też by takie coś mogły zorganizować, tak? Coś na ala, tak jak jest... I to by pomysł. To jak coś takiego, tak jak mają polskie kluby ekstraklasy w piłkę nożną, które mają też swoje drużyny ampów w swoich szeregach. Tak, tak, no to mówię, tak samo my gramy przykładowo, jak jest mecz, to gramy przed meczem ligowym, tak, swój mecz. I wtedy kibice przychodzą wcześniej i to jest też, też mogą zobaczyć, mogą, jakaś promocja jest na pewno, no. I duże wsparcie, tak, no bo to już jest jakieś... Nie, no wiadomo, od klubu, teraz no, gra w bitach. No myślę, no tak, no, zobaczymy jak to będzie. No, przede wszystkim potrzeba młodej, świeżej krwi, tak, żeby to był dopływ, bo jak coś się, jak nie będzie nowych zawodników, no to się to będzie wykruszać, tak, no bo to i będzie ciężko, coraz ciężej, tak, no ale no myślę, że to też pomoże trochę przez tą promocję, przez te takie, tak jak mówiłem wcześniej, no, jakieś artykuły o tej koszykówce na wózkach. Zgadza się, a niech pan powie teraz, no pan grał za granicą czy coś, czy teraz pan, jak pana podopieczni, jest jakaś taka nadzieja, jakaś polskiej koszykówki, która gdzieś tam może się wybić, tak? No znaczy, no przede wszystkim trzon reprezentacji tworzą zawodnicy, którzy grają za granicą, tak? Mhm. Grają no, w ligach w hiszpańskiej, gra dwóch z Mateusz Filipski, Krzysztof Kozaryna gra w hiszpańskiej, we francuskiej lidze gra Andrzej Macek, tak? No, Krzysztof Bandura, który grał też długo za granicą, właśnie wzmocnił Górnika Wałbrzych, wrócił teraz. No i jeszcze tak, i to jest trzon, tak? I w polskiej lidze też grają, wyjeżdżają, tak? Trzeba powiedzieć, że sześciu zawodników chyba na dzień dzisiejszy mamy w zagranicznych klubach, którzy grają. No to jest jakiś tam sukces, tak? No, no bo to też jest masę tych zawodników, tak? Bo tak jak Anglia, w Hiszpanii, no są silni zawodnicy, tak? No i że przebić się, wyjechać, to myślę dla tych, którzy pracują tutaj w Polsce, też trenują, to takie, tak jak dla mnie było,
na początku 2003 roku po wypadku, jak to moim marzeniem było wyjechać gdzieś za granicę grać, tak? Mhm. I to się spełniło i tak myślę dla tych, co teraz trenują, to też jest takie marzenie, żeby wyjechać gdzieś i się spełniać, tak? Panie Marcinie, a jeszcze takie teraz jak szykujecie się na te turnieje, takie rzeczy, pan jeździ po tych meczach, obserwuje, czy to jest bardziej tylko kontakt gdzieś tam tylko przez oglądanie meczów w telewizji, czy tam w internecie? Za granicę oglądam przez internet, no nie jeżdżę, a w polskiej lidze obserwuję, bo gram jeszcze w Górniku Wałbrzych. Zawody, tak, to no to jestem na co dzień z tymi zawodnikami, którzy grają w polskiej lidze, tak. No teraz jest fajnie właśnie, bo hiszpańska liga, francuska, no wszystko jest w internecie, hiszpańska liga też, to jest też duża promocja, bo tak jak hiszpańska liga, jeden mecz taki kolejki transmituje hiszpańska telewizja sportowa, tak jak u nas kanały sportowe, tak, to transmituje na żywo. Mhm. Włoskie też na Rai Sport są jakieś, tak jak mówię, no Puchar Polski, no to jest mega promocja, tak, no bo to no jednak no, to jest siłą w takim sensie, nawet social media przekazują, no bo tak jak też do państwa trafi, no zobaczyłem na YouTubie, były pokazywane wspominki z jakichś turniejów, ostatnio z Białego Stoku chyba, więc jednak idzie to, dzięki temu się dociera do większego grona odbiorców tego sportu. No tak, na pewno. No. I przez internet tak, a jeszcze bardziej przez telewizję, tak, no bo to jest jednak już tak jak no, Mistrzostwa Europy są transmitowane, tak jak z AmFootballu, tak, no. A TV Sport, no to już jest coś, tak, no bo to... Do szerszego grona, a trzeba powiedzieć, że koszykówka na wózkach jest no, niesamowitym sportem widowiskowym przede wszystkim. Miałem być możliwość raz parę lat temu, no i bardzo energiczna przede wszystkim dyscyplina sportu. Tak, no dzieje się. Po ruchu, po zaciętości, po walce o każdą piłkę. Tak, bardzo kontaktowy, no taki przyjemny sport. No to życzę panu i panu kadrze wszystkiego dobrego na tym turnieju, przygotowywania się do tych mistrzostw Europy, a mam nadzieję, że nasza rozmowa w jakiś tam sposób pomoże w promocji większej lub mniejszej, ale zawsze też jakoś do innego grona też się dotrze, bo ja się staram, jakby robiąc tą prawdę sportu, rozmawiać o każdej dyscyplinach sportu, więc ja się nie zamykam na sporty, które są wszędzie pokazywane, tylko pokazywać ten sport bardzo szeroko. Oczywiście, mi też miło, myślę, i dziękuję za możliwość rozmowy i myślę, że to na pewno pomoże. Każda wzmianka na pewno pomoże. Dobrze. To dziękuję panu bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia i kolejnych sukcesów. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia na kolejnej Prawdzie Sportu. Pozdrawiam.